Witajcie, kochani! Witamy Was w kolejnym challenge'u na naszym kanale. I mamy dla Was dzisiaj challenge, w którym będziemy odgadywać książki po ich opisach z Goodreadsa. Nie wiem, czy to są te same opisy, co są z tyłu książki, mam nadzieję. Czasem tak, czasem tak, to różnie dają. Więc tak, mamy dla Was po około 7 książek. I tak, nie przedłużajmy już, zaczynajmy. To jest raczej dość prosty challenge, bo wszystkie opisy są po prostu banalne. Dosłownie, jakby czytając, ja przejrzałam wszystkie książki na Goodreadsie Marysi. No, ja też. I dosłownie każde pierwsze zdanie to jest imię, nazwisko, posiada najbardziej specyficzne, magiczne moce przyciągania umysłem monet w krainie Fimfurumfu. I wiecie, to było tak oczywiste, że bardzo ciężko było to znaleźć. Tak, ale myślę, że jak będziemy wypipkować te, no właśnie, nazwy własne, imiona, tytuły i tak dalej, to nie będzie takie łatwe. No, będzie prościej, ale no i tak będzie, myślę, znaczy będzie trudniej, ale będzie i tak prosto moim zdaniem. Ja zaczynam. Moje pierwsze zdanie, już drugie podejście do tego filmu, więc pierwsze zdanie już Marysia zna. Białe kłamstwo. A jeszcze zasady, przepraszam. Pierwsze, jeśli zgadniemy po pierwszym zdaniu, dostajemy 3 punkty, jeśli zgadniemy po drugim zdaniu, dostajemy 2 punkty, jeśli zgadniemy po trzecim zdaniu, dostajemy 1 punkt. Tak. Gdzie moje, ja mam na przykład tak, bo nie dało się zrobić tak, żeby wszystkie 3 zdania nic prawie nie mówiły albo mało mówiły, więc ja mam tak, że praktycznie wszystkie moje te, wiecie, opisy są takie, że 2 zdania mówią tak średnio, a trzecie już mówi wszystko. I mamy 3 strzały. Tak, bo już za trzecie masz 0. Fuj, jak się ślini ten kotek. No ja nie mam pojęcia, więc jak mam te 3 strzały, no to przynajmniej je wykorzystam. W szponach? Nie. Czarny humor. Białe kłamstwo, czarny humor. Co? Bo chyba, że mroczny humor? Nie wiem, chyba dark humor. Nie wiem, czy dark humor to jest to samo, co black humor, ale no powiedzmy. White lies like humor? Ja to czytałam po angielsku. Nie, po prostu opis jest po angielsku. Czyli czytałam po polsku? No nie, po prostu chodzi o to, że nie ma to znaczenia. Śliniaczek, pysiaczek. No nie mam pojęcia. Nie wiem. Dawaj trzecie mi. Właśnie trzecie jest też takie dwusłowowe. No. Zabójcze konsekwencje. No, coś to mówi o tej książce. Ale to jest naprawdę, to jest najtrudniejsza, jaką ja mam. Cała reszta jest mega prosta, więc tylko po prostu taki ciężki początek. Czarny humor. Deadly consequences. To może to jest jakaś fantastyka? Deadly consequences. Prawie już się nikt nie umiera nigdy. Takim, że ma jakieś zabójcze konsekwencje. O Jezu! Kurde, no nie wiem, no. Kurde, będę mogła tylko strzelać, bo nie mam pojęcia. No masz ostatni strzał. White lies, dark humor. Deadly consequences. Deadly consequences. To Romeo i Julia? To... This violence light? Nie. Co to było? Yellow face. W ogóle na to nie wpadłem, nie. No. Jak już miałam w głowie jakieś strzały, to z 5, to w ogóle nawet nie yellow face, niestety. Stronę. Niestety, ale yellow. Dobra, dawaj. Porywa kobiety sukcesu. Perfekcjonista. Tak! Nie, Syjam. Syjam to odbiorą. Wracamy do Was po odbiorze Syjama. Marysiu. Teraz ty. To ja zgadłam. Tak, skończyłaś. Ja nie zgadłam. Już nic nie pamiętam z tej książki. No ja pamiętam właśnie, że to, w sensie, no, ma, to jest specyficzny motyw. Nie mam, nie znam innej książki, która ma taki motyw. Dobra. Tytuł książki to opowieść z wyraźnymi motywami autobiograficznymi. Jezu. Dużo. Czyli to nie jest, cała autobiografia. Boże, to jeszcze gorzej, to ja nie wiem. Domu snów? Czy dom snów? To o tych lesbijkach? Nie. No ale daj mi drugie. No nie jest typową autobiografią, ale prawie... To takie coś jak Pożegnanie z Afryką, powiedzmy.
No to właśnie to, co mi przychodzi na myśl. Wychowująca się w opresyjnej rodzinie dziewczynka, uzdolniona plastycznie, poszukuje własnej drogi, własnych uczuć, własnego ja. Wrony. Nie. Nie wrony? Nie. W opresyjnym tym? Nie wrony. O nie, nie, nie widzę to przed sobą. To jest ten głód. Tak. O, Jezu, już. Myślałam, że jak to nie Petra, no to kto? Dwa punkciki. Małe amerykańskie miasteczko. Mhm. Amerykańskie miasteczko. Mało czytałam w sumie książek o amerykańskich miasteczkach. No, tak. Ja sobie na początku pomyślałam o Miastu Niedźwiedzia, ale to się nie dzieje w Ameryce. Poproszę jeszcze raz. Król Węży. Kurde, to jeszcze tylko jedno zgadnięcie. Dobra, drugie zdanie. Imię i nazwisko. Czuję się bardzo samotna. Małe amerykańskie miasteczko i jakaś dziewczyna się czuje bardzo w nim samotna. Po co ja ty strzeliłam te dwie rzeczy naraz? To było bardzo impulsywne. Jakie ja czytałam książki, które się dzieją w Ameryce? Nie wiem. Klony chyba nie, ale nie zgaduję, to nie jest moje zgadnięcie. Tylko tak. Małe amerykańskie miasteczko. No tam jest Ameryka przez chwilę. Co takiego jeszcze? To musi być jakieś gówno, mi się wydaje. To musi być jakieś... To brzmi tak jak wszystko trochę, ale też nic, co czytałam. Albo coś właśnie świetnego. Ciężkie to jest jednak. No. A dawno to czytałam? No, znaczy no... Ale tak nie, że niedawno. Nie, nie tak, że niedawno, no. Dobra, trzecie zdanie. Nie mam pojęcia. I ukochany syn wyjechał na studia. Mąż pracuje w innym mieście, jedyna przyjaciółka... Jezu, jakie długie! A jedyna przyjaciółka jest mocno zaangażowana w życie swoich dzieci i coraz rzadziej spędzają razem wieczory. No, brzmi to jak albo odmawiam myślenia, albo... no wiem, że nie. Wiem, że nie, to nie był mój strzał. To już było jak strzał. Tylko odmawiam myślenia, albo to drugie takie, ale to są skandynawskie, tam nie ma amerykańskie miasteczka. Jak, o jakiejś kobiecie w średnim wieku, co... Że jeszcze raz przeczytaj to ostatnie zdanie. Wiem co to jest. No to ten kryminał taki o tych dwóch typiarach, co wczoraj o nim też, wczoraj robiliśmy z tego ranking. Nie, ta druga nie... Jak to się nazywało? Chcę twojego życia. Kurczę, ale trudne, bo ja bardzo mało pamiętam, jak było ogólnie z tej fabuły. Ten trzeci rzeczywiście, trzecie zdanie dużo mi dało. Sprawa jest zamknięta. Millennium? Nie. Kurde, nie wiem, czy strzelać dalej, bo mam jeden strzał, czy upewnić się następnym zdaniem. Następne zdanie dużo ci da, więc ja bym się upewniła. Chociaż no wtedy masz mniej punkt o jeden, nie? A tak to mówię. Tak. No to strzelaj. No dobra, ten przewodnik. Dobrze. Po zbrodni. Dobrze. Jakieś tam małej dziewczynki czy coś. Według grzecznej dziewczynki. Tak. To miał być najpiękniejszy horror na świecie. Nocne godziny. Też to mam. To miałam po prostu farta. Kurde. No niestety. Tylko teraz muszę sobie coś jeszcze wymyślić, ale to dobra, już na końcu to zrobię. Dosłownie miałam następne to, dosłownie. Życie, takie jakie jest naprawdę, to walka nie między złym a dobrym, lecz między złym a jeszcze gorszym. Ja nie wiem. Ty też to czytałaś? Nie powiem. Co? Ja no nie czytałam. No nie ma, nie czytałam czegoś takiego. Kurczę, nie mam pojęcia, dawaj drugie. Drugie chyba jest łatwiejsze. Nie, w ogóle nie. Imię męskie i imię jakieś albo męskie, albo żeńskie, nie wiem. Poznali się na studiach. What? Kto się pozna na studiach? Okej, to jest też całkiem trudne. No. Wishes? Tak. A? Dobrze. To wtedy jest dwóch facetów, no. A, no ale Eli to jest takie niejednoznaczne, kurczę. Kurde, to łatwe też mam. Dawaj. Zimą 1978 roku świat był bliski końca. Osada. Tak. Ale jestem dobra, pierwszy raz w czymś jestem dobra. Bardzo jestem zadowolona z tego challenge. W ogóle mnie nie frustruje.
w przeciwieństwie do innych challenge'ów. Ceniona malarka i fotografka mody, imię, nazwisko, wyjdzie życie, jakiego z pozoru każdy mógłby jej pozazdrościć. Co? No ja nie czytałam nic o żadnej malarce. I projektantka mody. Nie, projektantka, malarka i fotografka mody. Fotografka mody? No, też nie wiedziałam, że jest taki zawód. Co to musi być jakieś stare coś, co ja czytałam, bo ja nie przypominam sobie w ogóle czegoś takiego. Dawno to czytałam? Dosyć tak. No tak właśnie, kurde, myślę. Tak jak teraz Marcia się namyśla, to możecie mi dać znać, czy bardzo widać tutaj przejście na moich włosach ombre, bo ja ciągle staram się, tyle farb już użyłam i ciągle nie mogę sprawić, żeby góra włosu była tak samo ciemna jak dół. I czy uważacie, że potrzebuję fryzjera, czy to jest jeszcze do przejścia? Bo ja nie wiem, co mam ze sobą zrobić. No, taka dygresja. Dobra, dawaj drugie, nie mam pojęcia. Drugie się dużo ci podpowie. Jednak pewnego wieczoru, gdy jej mąż imię, męskie, wraca do domu, imię, żeńskie, 5 razy strzela mu w głowę. A to jest ten pacjent? Tak. A ona była fotografką mody? No ja w życiu w ogóle nic takiego nie było, nie? To śmiała historia o kochankach, rodzinie, stracie i ulotnej obietnicy utopii. Wierzyliśmy jak nikt. Albo do raju, ale to nie jest moja odpowiedź. Ale wierzyliśmy, jak nikt bardzo tu pasuje, musisz przyznać. Dobra, mój strzał do raju, bo to też bardzo... Brawo! Też chciałam dać, ale coś chyba mi nie wyszło. W sensie nie pamiętam tego zdania w ogóle, więc to musiało być coś innego jednak. A, to jest... Ja ci dam bardzo fajną ciekawostkę po tej odpowiedzi. Było to lato, gdy umarł imię męskie. Lato miłości i zamieszek, lato, gdy przypadkowe spotkanie na miejsce pchnęło dwoje młodych ludzi na drogę sztuki, miłości i wspólnej pracy. To jest mega proste. Just Kids. Tak, wiesz jak to się nazywa po polsku? Poniedziałkowe dzieci. A no, wiem, no. Tak? Ale fajny tytuł. Czemu? Poniedziałkowe dzieci? Nie wiem, czemu poniedziałkowe? No nie wiem, no ale fajnie. Chwila przerwy, ja muszę znaleźć książkę dla Marysi. Książka znaleziona. Teraz ja tobie czy ty mi? Ja tobie. A nie, bo ja zgadnęłam Just Kids. Zgadnęłaś? Zgadnęłam. To teraz ja, tak? Tak. To powinien być dzień śmierci imię. Oj Jezusie, Boże, jak ja za nim tęskniłam przez te 2 dni. Bardzo długie 2 dni bez mojego kochanego Siama. Biedny taki maltretowany. Oj, wielki pomruk. Nie wiem, next. Nie mam pojęcia. To wreszcie miał być ten cholerny dzień, kiedy imię w końcu to zrobi. No co takiego ja czytałam? Nie mam pojęcia, nie wiem. Ja w ogóle nie, ja nienawidzę tych challenge'y, bo ja nie pamiętam w ogóle połowy książek, które ja czytałam. No, mi świetnie idzie. Niestety, teraz się z tobą nie utożsamiam. Zero strzału? No, nie mam pojęcia. Nikt nie odpisuje? Nie. On nie chciał się zabić. No ja też czekam, aż mi olśni. Dobra, trzecie? Nie. Będzie łatwiej. No. Żeby znowu z nią być. Jezu! Ten, no, kurde, owe. No. Łatwe to było. No łatwe, no. Ja po prostu już nie pamiętam nic. Szczególnie, że masz do wyboru jakieś 10 książek. Now you. No, last one. Zgadniesz na pierwsze, co? No, bo mi mega dobrze idzie. Pięknie się idzie. Może jeszcze na szybko następny challenge, jak mi tak to przyjdzie. Czy da się przeżyć życie, nie angażując się w sprawy innych i nie mówiąc o tym, co się naprawdę czuje? Trudne. Zakładam, że ta osoba, główna bohaterka tak właśnie ma. Idealny czas na smuteczek. Dobra, to drugie zdanie. Nie mam pojęcia. I nie czytając książek. Czyli ty tego nie czytałaś? Kto wie? Ja ci odpowiedziałam. No nie, no nie. Mam jeden strzał tylko na razie. To nie wiem, czy to będzie dobry strzał, ale myślę o... wiecie o czym?
zafonie o książce Cień wiatru. Nie. Co o książkach, kurczę? Kto tak czytał książki? Nie wiem. Mało czytam książek o książkach. Dobra, wiesz co? Trzecie zdanie. Imię? Prawie by się to udało. Po zerwaniu z super przystojnym imię, z którym łączyła nadzieję na przyszłość, rzuciła pracę i zamierzała przespać resztę życia. Super przystojniakiem jakimś była. To będzie wtedy albo odmawiam myślenia, ale to nie jest moja odpowiedź, no. Albo to drugie, którego nie pamiętam jak się nazywa, ale coś z tych skandynawskich właśnie. Czekaj, drugie to jest z tym drineczkiem takim. Odmawiam myślenia jest w Lisku, a drugie to jest z tym takim drineczkiem i to jest o tym kościotrupie, co tak gadam, ale jak to się nazywało? Czy ja muszę, jak ja ci to tak dobrze opisuję, to czy ja muszę znać ten tytuł? No, a to jest twój strzał? Ta że książka? To drugie. No. A co jak będzie, poproś jeszcze raz? Znaczy ten odmawiam myślenie. A przeczytaj jeszcze raz. Boże, to w ogóle nie jest to, jak sobie tak teraz myślę? Jakby co, to ja nie czytałem Roku relaksu i odpoczynku. Wiesz o tym? No. Dobra, wiesz co, YOLO. Odmawiam myślenia. No. To drugie. Nie. Ostatnie stadium tam to się nazywało. Co to było? Moje dni w antykwariacie Morisaki. W ogóle nie był super przystojny ten typ. Absolutnie mnie nie zgadła nawet za żadne skarby. W ogóle to nie jest o tym książka. Masakra. No, więc tyle, kochani. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ten challenge był dużo cięższy niż się wydawał, jak zwykle. Ja wielka przegrana. Tak. Prawdopodobnie, może jednak nie. Ale myślę, że tak. I jeszcze wielkie? Nie, już daję mu pole, nie, wielkie zobaczenie. Nie, nie. Idź, no i w ogóle nie bie. No dobra, dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Czekaj.